Szanowni Państwo, drogie rodziny i przyjaciele, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Gromadzimy się w szczególnym miejscu. Cmentarz wojskowy na Powązkach to przejmująca karta naszej historii. W tych alejach, których jest tutaj tyle od dziesiątków lat, odczytujemy upamiętnienie tragicznej części dziejów Polski. Blisko 100 lat wcześniej, zanim powstała ta narodowa nekropolia, tutaj grzebano bohaterów Powstania Listopadowego. Potem w XX wieku urządzono tu kwatery weteranów Powstania Styczniowego, Wielkopolskiego, Powstań Śląskich, w I wojnie światowej, wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, walk o granice Rzeczypospolitej, obrońców stolicy we wrześniu 1939 roku. A jednym z najbardziej przyjmujących miejsc są kwatery żołnierzy Armii Krajowej poległych w Powstaniu Warszawskim, Brzozowe Krzyże, pomnik Gloria Victis. Powązki to także tak zwana łączka, gdzie skrycie chowano polskich patriotów pomordowanych w latach 1945-56 przez UB. Jest jeszcze jedno szczególne miejsce, Dolinka Katyńska. To była przeciwstawiająca się kłamstwu katyńskiemu narodowa wiedza i tajemnica. Tu na tym symbolicznym grobie zapaliliśmy znicze ku pamięci i czci zabitych przez NKWD. Wojskowe Powązki to także miejsce, gdzie bliscy wspominają ofiary wielu katastrof lotniczych. A dzisiaj na tym cmentarzu Narodowej Martyrologii zebraliśmy się, by uczcić ofiary straszliwej tragedii, jaką była 10 kwietnia tego roku katastrofa lotu prezydenckiego samolotu Tu-154 do Smoleńska. Wśród ofiar są i prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z małżonką, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, posłowie, senatorowie, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, duchowni różnych wyznań, urzędnicy państwowi, działacze społeczni, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, załoga samolotów, tych, którzy podążali do Katynia. Wszyscy oni podążali w 70. rocznicę zbrodni oddać hołd kilkudziesięciom tysiącom zamordowanych w Katyniu, w Miednoje, Bykowni i Kuropatach. Odsłaniamy dzisiaj ten pomnik, pomnik pamięci, który dopisze się do tragicznej karty historii Polski, jakim są warszawskie Powązki.